Witam wszystkich fanów trawiastego i nie tylko. Opadły już emocje rozgrywanego 25 marca w gnieźnie wielkiego finału Pucharu Polski młodzików. Niestety z przyczyn proceduralnych nie rozegrano mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej, a jak się później okazało, na wielki finał Pucharu Polski nie dojechała także drużyna z siemnianowic śląskich pech. Choroba po prostu zdemolowała skład. Do wielkiego finału przystąpiło 5 drużyn. Klub Sportowy Cieszyn, UKS Bałagany, Łubianka, Stela Gniezno, LKS Rogowo i Lipno Rozegrano 10 spotkań, każdy z każdym. Rozpocznął od najlepszych strzelców drużyn. Eryk Tabaka, Lipno 12 bramek. Gracjan Działek, UKS Bałagany, Łubianka, 6 trafień. Adam Kaczmarek, Stela Gniezno, Pięć trafień i tutaj na miejscu czwartym dla LKS-u rogowo dwóch zawodników. Borowski Filip i Kacper Grzechnik str strzelili po cztery bramki dla klubu sportowego Cieszyn. Trzy bramki zdobył Gabriel Strabawa. A zdobywcą Pucharu Polski młodzików w sezonie 2022-2023 została drużyna Lipna Stęszew. I na tym drodzy Państwo koniec dobrych wiadomości oczywiście przejdziemy teraz do tych złych jak to się mówi w, w beczce miodu zawsze musi być łyżka dziękciu wchodząc na halę w której rozmiały rozegrać się zawody Pucharu Polski doznałem szoku nie było tam nic co mówiłoby, że arena jest uczestniczką Pucharu Polski młodzików. Po prostu tych młodych ludzi potraktowano po macoszemu. Nic powtarzam, nic na hali nie dawało atmosfery. Poza oczywiście rodzicami, którzy wspaniale zachowywali się i dopingowali z ławek dla kibiców swoich, swoje pociechy. Niestety polski związek nie stanął na wysokości zadania. To była tragedia. To punkt jeden. Drugi punkt, sama, samo zakończenie turnieju drużyny, które zajęły piąte miejsce i czwarte miejsce poza uściskiem dłoni prezesa, nie otrzymały nic. Było widać bardzo zakłopotanie, zażenowanie na twarzy tych młodych ludzi. Naprawdę niedoceniono wysiłku wszystkich zawodników. A chciałbym tylko powiedzieć, jeżeli nie oglądaliście państwo relacji na moim kanale YouTubeowym w rozmowie z trenerem klubu sportowego Cieszyn, dowiedziałem się, że ci młodzi zawodnicy jechali na turniej 6. Sześć... Witam tym razem nie rodzic, a działać klubu sportowego Cieszyń i mam pytanie. Ile godzin jechaliście na turniej? Słuchaj, ze Śląska Cieszyńskiego do was mieliśmy jakieś 6 godzin 6 godzin. Drodzy Państwo, 6 godzin w jedną stronę. Turniej trwał 7 godzin i zmęczeni następne 6 godzin w drugą stronę. Ja nie chciałbym być Kasandrą, ale nie czyni to. Nic dobrego, nie wnosi to nic dobrego dla polskiego hokeja. Drużynom, które znalazły się poza pudłem, należałoby wręczyć jakieś medale czy cokolwiek, żeby to w późniejszym okresie mieli ci młodzi zawodnicy pamiątkiem, że byli, że ich doceniono. I cóż można powiedzieć, atmosfera wspaniała, też plus, ale stworzyli ją zawodnicy i rodzice zawodników. Nie działacze Polskiego Związku Hokeja na trawie. Ktoś powie, co ten stypek tutaj tak leci na tych działaczy Polskiego Związku Hokeja na trawie, że nie stanęli na wysokości zadania. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że to są młodzicy, to są korzenie, podwaliny naszej dyscypliny, naszego hokeja na trawie, którzy za 10, 8, 7 lat będą stanowili o. Trzonie reprezentacji i o poziomie naszego polskiego hokeja. A reszta, no cóż drodzy Państwo, reszta niech pozostanie milczeniem. Do zobaczenia, pozdrawiam Mariusz Stypczyński.